Mamy tutaj cztery magazynki do M-ki. Kublai, Battle Axe i Cyma. Przy czym ten Battle Axe i ta Cyma są identyczne. Zarówno bebechy w środku, jak i skorupa jest identyczna. Jakbyście się zastanawiali, jaki magazynek kupić do swojej M-ki, to jeśli chodzi o G&G i Cymę, te dwa magi w tej skorupie działają ok. Z tymi dwoma są problemy. W G&G zapinał się, ale nie podawał kulek. Jeśli chodzi o Cymkę, to ten zapinał się, ale losowość podawania kulek, a ten w ogóle nawet się nie zapinał. Troszeczkę udało mi się ten problem rozwiązać. Ten magazynek tutaj, to oczko miał całkowicie zasłonięte. Wystarczyło wyjąć wkład, czyli odkręcamy śrubkę, zsuwamy klapkę i wkład wychodzi i mamy dostęp do skorupy. Wystarczyło wyciąć tutaj ten otwór. Natomiast ten magazynek, czy się trzeba odkręcić i tutaj dodatkowo ten pin trzeba wyjąć. Tutaj musiałem powiększyć ten otworek. Od góry musiałem troszeczkę go ściąć oraz z tej strony go ściąć. Pokażę Wam, jak to działa. Najpierw cymka, magazynek cyma. Działa, pull auto. Działa. Magazynek Battle Axe w tej samej skorupie jak cymy. Działa. Battle Axe w tej fajniejszej skorupie z atrapą pocisków. Działa, pull auto. Też działa. I Kublai. I tutaj z zapięciem już są troszeczkę problemy, bo niby się zapiął, ale on jeszcze nie jest zapięty. Muszę tak kliknąć mocno. Ale działa. No i jeszcze raz, zobaczmy. Niby się zapiął, ale jednak nie. Musi tak zdecydowanie kliknąć. Nadal jest niezapięty, wylatuje. O, teraz dopiero się zapiął. Czyli tutaj, jeśli chodzi o ten magazynek, troszeczkę kłopoty są z zapinaniem, ale podaje. Być może jakbyśmy jeszcze tutaj podszlifowali ten otworek, to byłoby lepiej. Tyle jeśli chodzi o cymkę, ale w G&G już nie jest tak fajnie. Jeśli chodzi o cymkę. Działa. Działa. Battle Axe w tej samej skorupie co cyma. Działa. Pull auto też działa. Natomiast ten. On niby siedzi, ale nic się nie dzieje. Dopiero jak go dociśniemy, to coś tam zaczyna lecieć. No ale kto będzie tak biegał cały czas? No, bez sensu. Czyli ten, jeśli chodzi o G&G, to ten magazynek odpada. Kublai. Działa. Kulał to działa. Czyli ten odbity jeszcze można kupić, chociaż jeśli chodzi o zapinanie go, to jest problem w cymce. Jeśli chodzi o ten magazynek, to wycięcie otworku powoduje, że w cymie działa, ale w G&G i tak nic to nie daje. Także te magazynki zdają się być najfajniejsze, bo działają bezproblemowo. I na koniec jeszcze, jak już tak o magazynkach, to jako ciekawostka jeszcze o magazynkach do kałacha. To jest standardowy magazynek do mojej CM040, a to jest mid-cap. Taki przezroczysty. I kiedyś mówiłem o tym, że fajnie to jest na strzelankach, bo widać, ile kuleczek jest w środku. Że to jest fajne, wygodne, takie praktyczne, ale mało realistyczne. Że fajnie byłoby, gdyby ten magazynek był cały ciemny, a tylko w jednym kawałku przezroczysty. I kiedyś mówiłem, że chciałem takiego moda zrobić. No i tak na próbę zrobiłem. Rozebrałem go od środka, przykleiłem taśmę malarską i sprayem, zwykłym sprayem do zderzaków, do plastików, psiknąłem go w środku. No i tak to wygląda. Nie jest może za fajnie, za ładnie, ale no wygląda chyba tak bardziej realistycznie, taki ciemny. A okienko małe jest, żeby było widać, czy jeszcze są kuleczki, czy ich nie ma. Widać. Może nie za dokładnie, ale wystarczająco. No i taka oto jest ciekawostka na koniec.